Miejscami czekają nas białe i całkiem ciepłe święta. Dagmara Moranowska, dobry wieczór. Pogoda w Polsce kształtuje teraz układ niskiego ciśnienia oraz aktywne fronty atmosferyczne, które przemieszczają się nad Polską. Tej nocy przynosić będą opady śniegu i śniegu z deszczem. Najintensywniej popada na południu i na zachodzie kraju. Niewielkie przejaśnienia możliwe są jedynie w części północno-wschodniej. Na termometrach w nocy od 0 do minus 1 stopnia we wschodniej połowie kraju, około 0,1 stopnia w centrum i na zachodzie, natomiast najchłodniej będzie w górach. Tam temperatura spadać będzie do minus 7 stopni. W związku z tymi opadami i niską temperaturą uważajmy, bo na drogach będzie wyjątkowo ślisko. Niedziela w całym kraju zapowiada się niestety dość pochmurno. Pojawiać się będą opady śniegu, śniegu z deszczem. Niewielkie przejaśnienia prognozujemy jedynie w części północno-wschodniej. Na termometrach jutro od 0 do 2 stopni na wschodzie, 5-6 stopni w centrum i do nawet 7-8 stopni na krańcach zachodnich, natomiast na północnym zachodzie nawet 9 stopni na plusie. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu z przewagą chmur, z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach od 0 do około 1 stopnia, chociaż w Brodnicy temperatura spadać będzie do minus 1 stopnia. Jutro także w naszym regionie niestety czeka nas dość pochmurny dzień z opadami śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach dość wysoka temperatura jak na grudzień, od 2 do nawet 5-6 stopni. Na barometrach jutro wahania ciśnienia 969 hektopaskali. A ja życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.